Ciekawiście są, co tam w Kępnie dobrego słychać? To już te Roski zaproszą na radiowy finał prosto właśnie z Kępna. Halo Kępno! Witam serdecznie. Dziś kilka słów o kolejnym 563. notowaniu radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. A jak ono wyglądało? Otóż na miejscu 10 Golden Mix, Kto się czubi, ten się lubi. Na 9 Kamraty, Tanecznym krokiem. Miejsce 8 Aldona i Tim Fabian, Ręce w górę. Na 7 Arkadia Bendlawa. 6 Dawid Janiak, Nie przestanę kochać ciebie. Na miejscu 5 Wesoła biesiada, Jo jest dziołcha ze Śląska. Miejsce 4 Karpowicz Family, Nie mów, że się nie da. Na 3 duet romantyczny, Apetyt na życie. Drugie duo Aneta i Norbert, Café Latte. I miejsce pierwsze Chris Oxford Duo, Taka będzie wiosna. I tak w całości wygląda 563. notowanie. Ja za dziś dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. A tu na fotelu lidera następuje zmiana. Zasiadał wygodnie laureat szlagieru 2023 roku Chris Oxford Duo i numer Taka będzie wiosna. To teraz zróbcie sobie troszkę głośniej telewizory. Wszystkie odbiorniki, które umożliwiają wam bycie razem z nami, panie i panowie. Idźcie do kuchni po to, co musicie przynieść, żeby wygodnie się siedząć na fotelach, bo właśnie po teledysku już za chwilę w naszym studiu Dawid Janiak. Ciepłe lato, za mórz i gór. Hejo, już jestem tu. Słońce się uśmiecha co dnia zza chmur. Hejo, już jestem tu. Niech się świat wali jak chce. Dla mnie nic nie liczy się, tylko ja i słońce. Leżymy na łące. Szczęścia nie potrzeba, wierzcie nam, tylko ja i słońce. Lato jest gorące, jak żar. Pytam sam siebie, czy jestem już w niebie, oj tak. Niebo pełne ptaków nad głową mam. Hejo, i co mi tak? Tak mi jest najlepiej, ach mówię wam. Hejo, być sam na sam. Niech świat dziś pędzi gdzie chce. Dla mnie czas zatrzymam się. Tylko ja i słońce. Leżymy na łące co dnia. Więcej do szczęścia nie potrzeba, wierzcie nam. Tylko ja i słońce. Siebie, czy jestem już w niebie, oj tak. A już teraz w szlagierowym studiu laureat teledysku 2023 roku listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl Dawid Janiak jest prosto online z Inowrocławia. Witam cię, Dawidzie. Witam serdecznie wszystkich widzów, witam cię przede wszystkim, Sebastianie. Dawid, wyróżnienie jako laureat tego 2023 roku to wyróżnienie z jednej strony, można powiedzieć, dla scenarzysty, operatora, producenta filmowego, czy też dla artysty. A jaką rolę tyś w tym wszystkim odegrał? No chyba przede wszystkim muzyczną rolę, bo no tak jak wspomniałeś, tutaj załoga, która zajmowała się kręceniem teledysku, no to im trzeba te zasługi też przyznać, bo faktycznie wydaje mi się, biorąc pod uwagę opinię, że stanęli na wysokości zadania, z tego powodu jest mi bardzo miło, bo tak się złożyło, że te laury jednak dotykają mnie przede wszystkim, ale też pozwoliłem sobie do nich zadzwonić zaraz po tym, jak zostało ogłoszone to moje wyróżnienie, ta nagroda, no i byli przeszczęśliwi operatorzy. No to, była to też taka motywacja, żeby przy kolejnych teledyskach jeszcze bardziej się starać, kreować
je na coraz lepsze, więc no zobaczymy, co przyniosą kolejne. No właśnie, a z tych wymienionych, jako operator, jako scenarzysta, jako producent, kto z tej ekipy był najważniejszy? Najważniejszy? No wydaje mi się, no, że ta osoba, która zajmowała się filmowaniem, nie? Ta, która jakby, no bo to trzeba podkreślić, że ten zamysł zamku w Mosznej to był pomysł mój. Ja już od dawna gdzieś tam przyglądałem się temu miejscu i byłem oczarowany, natomiast całą resztą już jakby tym klimatem, ujęciami i też no, tym scenariuszem takim wewnętrznym już bezpośrednio na planie, to już się zajmował właśnie kolega. No i tyle. Emelfis, podkreślę, jeżeli jest to możliwe, no to nie jest to tajemnicą, to ekipa Emelfis, która współpracuje z Telewizją Polską, także oni się tym zajmowali. No i tym samym wyprzedził się odpowiedź na pytanie, które miało paść teraz, czyli kto tworzył ta cała ekipa, czy możesz ich przedstawić, przedstawieni zostali, więc państwo czekają, my czekamy, kolejne pytania już za chwilę, bo Dawid Janiak jest z nami. Być może to ostatni dzień. No to Dawid, jeszcze bardzo szybko wracając do końcówki pierwszego naszego wejścia i tego pierwszego pytania, chciałbym, żebyś przedstawił całą grupę, która stworzyła ten film. Więc tak, taką osobą decyzyjną, która zajmowała się jakby filmowaniem stricte i głównym operatorem był Łagnowski, kolega tutaj nasz, serdeczny, którego pozdrawiamy, Łukaszek. Natomiast ekipa, która to montowała, to już jego bezpośrednio pracownicy. Nie wiem, czy tam z nazwiska będziemy wymieniać, ale grupa Emelfis generalnie jest rozpoznawalna w Polsce, więc to chyba będzie wystarczająco. Łukasz Łagnowski. No to teraz nasuwa się od razu pytanie, czy nagroda i to wyróżnienie, które razem z grupą zdobywacie, no bo przecież jakiś twój zamysł do tego wszystkiego był, ubrali się to pięknie w obraz. Czy to jest tak, że już teraz wiesz, że ta poprzeczka jest wysoko zawieszona i nie będzie szło, nawet nie będzie, nie można jej obniżać, więc kolejne produkcje będą na takim albo i wyższym poziomie jak ta, do tego nie przestanę kochać ciebie? Bardzo bym chciał i będę do tego dążył. Wiadomo, to wszystko też ewoluuje i ten poziom z roku na rok, nie tylko moich teledysków, ale i innych wykonawców, innych artystów, on cały czas wydaje mi się, że wzrasta. No i będziemy dążyć do tego, żeby faktycznie, żeby to utrzymać ten poziom lub robić coś jeszcze lepszego, jeżeli się tylko nam uda, bo to jednak nie nam oceniać, tylko widzą, nie? No to teraz już bogatsze o te doświadczenia filmowe na planie. Na jakie elementy będziesz zwracał szczególną uwagę? No przede wszystkim wydaje mi się bardzo ważne jest miejsce, pogoda bardzo istotna z mojego punktu doświadczenia. No i też, no wiadomo, aparatura, którą się filmuje, żeby to były jednak kamery filmowe, żeby to były odpowiednie narzędzia profesjonalistów, bo wiemy o tym, że dzisiaj dużo ludzi próbuje własnymi siłami kręcić te teledyski, jednak jeżeli ma coś trafić do telewizji, do mediów, które no, mają jakiś poziom, należałoby jednak zgłosić się do profesjonalistów i z nimi podjąć tą współpracę, nie? No czyli wiemy, z kim przy kolejnych produkcjach będziesz pracować. Tak, to prawda. Krótko i na temat, a wy nika się nie ruszajcie, za chwilę kolejne pytania. No to skoro ustaliliśmy, że przy kolejnych produkcjach wideoklipów wiemy, z kim będziesz współpracował, to teraz chciałbym, żeby właśnie fani, twoi fani, szlagierowi fani dowiedzieli się, co w dziale nowe teledyski w 2024 roku. Jakie plany? No, jeżeli chodzi o plany, to no, są bardzo duże. Wszystko zależy też, tak jak wspomniałem, od pogody. Też dużo i od tego, no, jak to życie nasze się potoczy. Ja mam w tym roku w planach nagrać dwa teledyski. To też nie jest tajemnicą do piosenki Ostatnia noc i do jakiejś jeszcze miłosnej.
No i zobaczymy, jak to się uda, jak to będzie zrobione, gdzie to będzie zrealizowane, bo cały czas czekamy jeszcze za pogodą, nie? Niech się pojawi ta wiosna, niech troszeczkę te drzewa się zazielenią i wtedy będziemy już konkretnie myśleć o szczegółach i działać. Konkretnie myśleć o szczegółach, działać, ale plany, że co, że jeszcze do wakacji jakiś jeden z nowych teledysków się pojawi? Tak, zdecydowanie tak. Na wiosnę będzie wypuszczony na pewno jeden teledysk i drugi gdzieś może w okolicach wakacji, nie? No proszę bardzo. Sprecyzowane plany Dawida Janiaka. No, to co? Nie możemy się doczekać. No i teraz, Dawid, chyba takie najtrudniejsze pytanie na sam koniec naszego online'owego spotkania, bo był taki czas, że wyznaczył, że jest mocno ta szlagierowo ścieżka, taka szlagierowo linia, potem troszkę zawahania było w pewnym momencie. No i teraz to pytanie, czy już żeś jest przekonany do tego, żeby zostać na tej szlagierowej pięciolinii? Tak. Były takie momenty, dobrze to zauważyłeś, kiedy to próbowałem jeszcze szukać gdzieś tego swojego toru odpowiedniego, żeby kreować siebie i muzykę, którą tworzę. Ale teraz już biorąc pod uwagę to, że ten czas nawet pandemiczny był takim czasem, gdzie dużo miałem go na przemyślenia i tak dalej, stwierdziłem, że skoro urodziłem się do muzyki środka, do muzyki szlagierowej. Ludzie to bardzo doceniają, z czego jest mi bardzo miło. Zostajemy zdecydowanie przy tym, kreujemy to, rozwijam to jak najbardziej. I wydaje mi się, że no, czy w disco polo, czy w hip-hopie, nie wiem, czy w muzyce komercyjnej, raczej bym się nie odnalazł, ponieważ u mnie mentalne jakieś takie różnice i wydaje mi się, że się urodziłem kilkadziesiąt lat za późno. No i wydaje mi się, że jedyną alternatywą dla mnie, taką rozsądną, gdzie mogę wyeksponować i swoje linie melodyczne, swoją technikę śpiewania i też aranżację czy jakieś tam harmonie, no to jest w muzyce szlagierowej i wolałbym już przy tym pozostać i mam nadzieję, że to życie moje się tak potoczy, że ta muzyka szlagierowa już ze mną zostanie na zawsze. Dawid, to teraz jeszcze troszkę za język cię pociągnę, żebyś się przyznał, co tak naprawdę przekonało cię do tego, żebyś pozostał przy szlagierach. To mnie przekonało przede wszystkim ludzie, którzy cały czas do mnie pisali, piszą, którzy zachęcają mnie do tego, żebym dalej tworzył. Podoba im się przede wszystkim to, co robię, to jak śpiewam. Moja twórczość to jest takim największym według mnie motywatorem, ale też podkreślę to, że instytucje, które zajmują się promocją, czy to Lista Śląskich Szlagierów, to też motywują mnie i widzę, że są tego efekty, co się przekłada, że spotykamy się na pięknych galach, która notabene na przykład całkiem niedawno odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury. Jest no wiele pięknych takich chwil, które no, ewidentnie mnie motywują do tego, żeby pozostać jednak przy szlagierach. I te słowo mnie cieszy. Niech to będzie takie słowo na koniec. Wielkie ci dzięki za wspólne spotkanie, za to, że żeś troszkę czasu w tym zabieganym momencie dnia znot na to, żeby razem z nami poklachać. Bardzo mi miło, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z tego miejsca, pozdrawiam Listę Śląskich Szlagierów i mam nadzieję, że do miłego, szybkiego zobaczenia. Panie i panowie, naszym i waszym gościem był oczywiście Dawid Janiak, czyli laureat teledysku roku 2023 Listy Śląskich Szlagierów. Jak bumerang zna powrotny lot. Jest ta siła.
te problemy ja odpowiedź znam. Pomocną dłoń wyciąga, mnie odtrącaj jej. Ze mną już od dziś się tylko głośno śmiej. Otwórzmy serca, wyciągnijmy dłonie. Jest ta siła w nas, razem dziś uratujemy świat. Jest ta siła w nas, razem dosięgniemy jasnych gwiazd. Jest ta siła w nas, razem zjednoczymy teraz się. Jest ta siła w nas, razem naprawimy to, co złe. Kobiety na walizkach, panie i panowie. Trzeba powiedzieć śmiało, że już pakują te kofry w ta debiutancko płyta. Tak, płyta nazywa się Hej Życie i właśnie z nią pojawią się u mnie już niedługo, żeby trochę o niej poklachać. Utwór Siła w nas to singiel właśnie z tej płyty.
Śmiało idzie powiedzieć Rostomili, że czuć wiosna, bo szlagierowi wykonawcy nie dość, że nowościami no zaraczą, to też zapowiadają swoje wizyty właśnie w tym studiu. I tak też teraz się stało. Za nami nowość, piosenka Na dobre dni, czyli Ewa Czajka, i ona też powiedziała, że za pora dobrych dni pojawi się właśnie w szlagierowym studiu. Obudziłem się na plaży. Ciała opalone, jak szalone leżą tu. Zagubione serca wciąż szukają tutaj wrażeń. Wypatrują ciebie, wypatrują szczęścia tu. Pa, 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 pa. Zbyszek Lemański. On zawsze wie, co słychać na szlagierowym rynku, więc nie mogło być inaczej. On też złożył propozycję do Szlagier Top 10 2024. Jego numer to Papara.
się o tym, milczenie złotem, a ja wam powiem coś w skrytości. Są tacy wszędzie, co w pierwszym rzędzie, chcą dawać innym moc radości. Ja też tak mam i cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Są też zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski pecz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. Gdy kwaśna mina twój dzień zaczyna, to nie daj się i ruszaj żwawo, bo zawsze możesz o każdej porze uśmiechnąć się, bo mamy prawo. Ja też tak mam i cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Są też zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. I cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Są też zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Są zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie.